Cześć, witam. Wyruszamy w podróż powrotną. Przed nami Korczula i jakiś tam fajny stateczek. I tutaj Chorwacja nas żegna deszczem. Przez 2 tygodnie ani kropelki. Cały czas po 30 parę stopni. A dzisiaj 9:51 wyruszamy, a stopni 21. Dzisiaj w planie dojechać do Karlowacza, także plan na spokojnie. Zapraszam do oglądania. I tu gdzieś po lewej jest Bank Zagrzebski Bankomat. Chyba dokładnie tu. W miejscu. A dlaczego to pokazuję? Bo to jest jedyny bankomat w okolicy, który nie bierze kun za wyciągnięcie pieniędzy. Zazwyczaj wszystkie biorą 30 kun, nieważne ile wyciągniemy. A ten nie brał nic, także warte polecenia. A tutaj za kawałek, jak zejdziemy sobie w prawo i będziemy szli promenadą nad morzem, to jest restauracja Andiamo i wczoraj tam jadłem najlepszego steka z tuńczyka w życiu. Znajomi jedli też różne inne fajne rzeczy, na przykład krewetki, i też mówili, że były rewelacyjne, więc polecam Orebicz restauracja Andiamo i dziękuję przy okazji widzowi, który mi o tej restauracji w komentarzach napisał. No i żegnamy Orebicz. Jeszcze ostatni rzut oka na ceny paliw. Mam wrażenie, że delikatnie potaniało. I jedziemy dalej. No zaczęło mocno lać, 18 stopni. Także pogoda zupełnie nie chorwacka. O tej godzinie to już powinno być powyżej 30 i tak było codziennie. No ale dzisiaj na powrót taka troszkę inna. No i podróżujemy z zawrotnymi prędkościami, średnia około 50 na godzinę. 15,1 zużycie jak na razie, także dzisiaj niestety ciężkie warunki, duży ruch, zimno i wieje, i leje. I godzinę 20,66 km, 13,7 zużycie, dobijamy w końcu do lepszej drogi, jedziemy na Split. I granica w Neum się korkuje, więc przed Neum skręciliśmy w prawo na taką boczną dróżkę. Google wymyślił, że będzie tędy dużo szybciej, a jak będzie, to się okaże. Pokazuje, że wstępnie pokazywał, że 25 minut szybciej tędy. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tam niestety potrafi się korkować. Dzisiaj brzydka pogoda i nie jeden wymyślił, że wraca do domu. No i zdaje się, że się przykorkowało. No i jesteśmy w Bośni. Taka przeciekawa granica. Jedna budka, zobaczyli paszporty, w drugiej nic nie chcieli. I zero. Nikogusieńko przed nami. Także polecam taki objaździk, jak na razie. No i wjeżdżamy do Neum, tylko z innej strony po prostu. No bardzo fajna ta granica, parę kilometrów oddalona od tej głównej i nikt tutędy praktycznie na nią nie jeździ, więc dróżka choć wątła, to szybciutko da się przejechać. No dużo lepsze to niż tam stać w korku. No i jesteśmy na z powrotem tej głównej drodze, znaczy przed nami za światłami będzie. No i przed nami wiadukt Pelieszac i za chwilę będzie druga granica. Coś tu pokazuje na czerwono, ale zdecydowanie mniej niż przed pierwszą. Pierwszą mam na myśli tą Chorwacja-Bośnia, teraz z Bośni i Hercegowiny wjedziemy z powrotem do Chorwacji. Już granica przed nami. Jakieś tutaj tragedii nie ma, no ale parę aut stoi. No i nam to zajęło może z 5 minut, ale tym co stoją w tym koreczku, który teraz widzicie, no to może zająć i pewnie z godzinę. Także coś takiego nam się udało ominąć, jadąc od strony Dubrownika. Natomiast teraz to, co widzicie, to jest korek od strony Splitu, czyli góry Chorwacji, patrząc na mapę. No i tutaj nie wygląda to za wesoło. Jakby tak było, to bym szukał też alternatywnej granicy, albo jednak popłynął promem. Albo za jakiś czas, jak będziecie to oglądać, to jest otwarty wiadukt Pelieszac i jest po problemie. Natomiast no tym, co teraz tu ich widzicie, to nie zazdroszczę. Tutaj ich naprawdę sporo stania czeka w koreczku. A my dzięki Google'owi dzisiaj taki jeden koreczek minęliśmy. No i tutaj będzie wjazd na wiadukt.
Już tutaj dojazdówka gotowa. Jeden wielki sznurek przed nami, 2 godziny jazdy i 96 km przejechane. No dzisiaj to się dość ciężko podróżuje. I miejscowość Opuzen, chciałem nagrać ceny paliw, ale cen paliw nie widzę. Tutaj nad Neretwą jak zwykle wystawy arbuzów, jakby ktoś był zainteresowany. Ale jedziemy tu masakrycznie długo dzisiaj. 2 godziny, prawie 15 minut, 107 km. 13,5 zużycie. No i jesteśmy w Plocze. 117 km za nami i 2 godziny 23 minuty. Dzisiaj taka męcząca ta droga. Deszcz, duży ruch, dużo takich zatwardzeń. Niezbyt się fajnie jechało. A takie ceny na autostradzie. Diesel 16,50, 9,5, 13,80, setka 16,24, LPG 8,17. Tak to się prezentuje, a my jesteśmy na naszym pierwszym przystanku. Od Moristera z Cane Gornieje. No i momencik później już rozpędzamy się z ładowaniem. Niestety na razie tylko 36 kW, nie wiem dlaczego. 56% w baterii i statystyka tutaj dojazdu jeszcze. Dzisiaj długo nam zeszło. 168 km, prawie 3 godziny i 17,9 zużycie. Ładujemy się właśnie. No i jesteśmy znowu w parku Krka. 44% nam się tu udało dowieść. Zaraz Cane Gornieje startowaliśmy 71%. Robimy sobie tu kolejny przystanek i podładowanie. Aktualnie moc ładowania to 45 kW. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Jak nam tutaj zejdzie dłużej, to na tym już dojedziemy do Karlowacza, a jak nie, to jeszcze gdzieś po drodze sobie podciągniemy, bo do Karlowacza jeszcze prawie 300 km zostało. A poprzednie ładowanie to było 13 kWh za 45 kun wraz z Cane. A co tu wyjdzie? No to zobaczymy. A i poprzednio 20 minut nam zeszło na skorzystanie z toalety i zjedzenie bułki. A teraz zaczynamy 14.28. Zobaczymy, ile nam zejdzie tym razem, bo tutaj nie będzie statystyki z aplikacji, no bo to jest darmowa ładowarka. A tutaj przy wejściu do parku Krka stoją takie piękne okazy. My się tam ładujemy, a ja zapraszam do materiału, podlinkuję z naszej wizyty w parku Krka. Jest cały materiał, jak to wygląda w realu za tamtym przejściem. Zapraszam do oglądania. No i taka ciekawostka w Kia Niro. Zawsze przy 75% na ładowarkach 50 moc spadała i to tak dość drastycznie. A wczoraj zrobiłem sobie takie testowe podładowanie i ciągnęło do 80%. Nie wiem, czy coś zmienili, czy to się stało przy okazji ostatniego mojego update'u, czy przez over the air, jak to się mówi, coś wgrali. Coś się zmieniło, no ale dzisiaj jest inaczej. Wczoraj widziałem do 80% ciągnęło, dzisiaj przy 76% spadło. No taka ciekawostka. A jeszcze dla zainteresowanych, co my tutaj mamy? Mamy aktualnie spadło do 80 amperów, 394 V, 36-37 temperatura baterii, no i auto chłodzi baterię aktualnie. Bateria intlet jest 20 stopni. To tutaj. I dzisiaj mogliśmy naprawdę przycebulić, mogliśmy zachować się jak prawdziwe krakowskie centusie i dojechać tu bez podładowania za te trzy dyszki wraz z Cane Gornieje. No ale wiecie, że ja tam podchodzę luźno do tego. I jesteśmy z powrotem na autostradzie. Ograniczenie do 100, bo bardzo silny wiatr jest. I takie podsumowanie. 58 minut nam tam zeszło, 94% to stopień naładowania, z jakim wyruszyliśmy z parku Krka i doładowaliśmy tam 36 kWh. Plus te 13, co wcześniej, no to dzisiaj mamy doładowane już niecałe 50 kWh. Nie wiem, czy na tym dojedziemy, bo ten bardzo silny wiatr jest w nos, więc różnie może być. No zobaczymy, jak będzie nam to przebiegało. Mamy też jeszcze 2,5 godziny jazdy do Karlowacza. Może sobie jakiś krótki przystanek zrobimy i tam parę kWh podładujemy. No zobaczymy. Teraz akurat boczny wiatr, ale przed chwilą był taki sam rękaw. Dokładnie prosto w nos.
Taki żółty Jeep z żółtymi tablicami, ale to świetnie wygląda. Z Wielkiej Brytanii. No i taki przepiękny widoczek na te góry, przez które musimy przejechać. 26 stopni aktualnie. Przejechane mamy dzisiaj 372 km w 5 godzin. 17 kWh na 100 póki co nam wychodzi. No i taka sytuacja na drodze. Jakieś 5 km już stoi taki korek, ładnie porozstawiani na lewo, na prawo. Powysiadali ludzie z samochodów. Nie wiem ile godzin tam już stoją, ale na pewno długo. No nie zazdroszczę tej sytuacji. A my zrobiliśmy krótki przystanek. 5 minut, 4 kWh. Na skorzystanie z toalety. Następne auta nie dojeżdżają, więc pewnie ich zatrzymali lub kierują gdzieś indziej przed tunelem. Ale to co tu stało, to już było kilka kilometrów na pewno. I patrząc na to, że wszyscy powysiadali z aut i tam dyskutują, to raczej długo już stoją. No i kolejne kilka kilometrów i na przeciwnym pasie dalej nikogo nie ma, więc ruch jest gdzieś dalej zatrzymany. I często mam takie komentarze, że to lepiej autostradami jeździ i tak dalej. Czasami lepiej, czasami nie lepiej. Jadąc na południe, zawsze tutaj objeżdżam przez Sluni ten odcinek autostrady. Natomiast dzisiaj po prostu mi się wybitnie nie chce, bo mnie wymęczyła ta droga na południu, jak tak ciągle lało. Jak jednak są ciężkie warunki, to lepiej się jedzie autostradami. No i postanowiłem pojechać autostradą dzisiaj. No i na całe szczęście wypadek nie był po mojej stronie. No bo by była masakra. 25 km od miejsca, gdzie był ten wypadek. Cała autostrada jest skierowana na boczną dróżkę, no i wszystko oczywiście stoi. No zobaczymy. Jesteśmy teraz na 82 końcówka na zegarach. Zobaczymy, ile tego korka tu jest jeszcze. No i przy okazji taki temat mi się rodzi, jak to się wszyscy martwią, że co się stanie, jak się stanie autem elektrycznym w takim korku. No, dużo bardziej bym wolał stanąć tu autem elektrycznym niż spalinowym, bo w aucie elektrycznym, jak się stoi na postoju, no to tam jakieś 300 W bierze klimatyzacja, więc naprawdę można kilka dni stać i się nie ugotować. A w aucie spalinowym potrafi takie auto na biegu jałowym zużywać litr benzyny na godzinę. No i załóżmy, że ktoś ma nieduży bak, w baku mu nie zostało za wiele litrów, no to za wiele godzin nie nastoi w tym korku. Także problem raczej większy jest w spalinówkach przy takim korku niż w elektrykach. No ale niektórzy nie wiedzą, jakie są realia, no i się boją. A my już mamy 2 km tego korka. No i w sumie tego drugiego korka, gdzie skierowuję autostradę na boczne drogi, było 3 km. Także masakra. Cześć, witam. Dzień drugi. Żegnamy się pomału z Karlowaczem. Przepiękne miejsce na nocleg znaleźliśmy. Na takim uboczu, ale tutaj na wprost deptacze, który można przebiec do centrum, tam gdzieś z 1,5 km nad rzeką. No bardzo, bardzo przyjemny teren. A my teraz w planie mamy Mursko i przystanek za 2 godziny na drugie śniadanie. Mursko to jest granica ze Słowenią. I punktualnie 8 będziemy opuszczać Karlowacz. I sprzeciwka i jeden sznurek jedzie, także ciągną na południe. Sobota 8 z minutami, a to już dwa pasy. No jeszcze jadą, ale już wolno. Przed Karlowaczem taka sytuacja. No i sprzeciwka, nie wygląda to za wesoło. Praktycznie to już ten sznurek stoi, może jedzie z 50 na godzinę. No masakra. My sobie tu lecimy 130 parę. A sprzeciwka, to nie wiem, czy 50 na godzinę jadą w kierunku Karlowacza. 2 tygodnie temu tu tak tu jeszcze nie było źle. No a teraz to już prawie stoją. Nie no, masakra, nie zazdroszczę. I my z centrum Karlowacza przejechaliśmy już 27 km, 22 minuty, a sprzeciwka to będą jechać do tego Karlowacza nie 22 minuty, tylko chyba godzinę 22.
Masakra. No teraz bym nie chciał tą drogą jechać. Na urlop na południe Chorwacji. My już 32 km, a oni stoją. I 42 km za nami, a ci po lewej, czyli na Karlowacz, dalej stoją. Jadąc z Encem lub płacąc kartą, trzeba zdecydowanie trzymać się prawego pasa, bo my teraz objeżdżamy sobie elegancko cały koreczek. A oni tam już muszą stać, a potem będzie jeszcze gorzej. I za bramkami lekka zmyłka, bo narysowane, że na Słowenię lewym pasem, a na Węgry prawym pasem. A my pojechaliśmy na prawym i pojedziemy na Słowenię, więc trzeba być ostrożnym, żeby się nie pomylić. Patrzeć w nawigację, jak ten rozjazd jest skonstruowany. A żeby to zobaczyć, to trzeba troszkę sobie oddalić, bo tak jak było oryginalnie ustawione Google, to nie było widać, czy mam jechać w prawo, czy w lewo. No i potem nie bardzo było wiadomo, który pas zająć. Można się tam zgubić w pewnym momencie. Także za tymi brameczkami, które przed chwilą pokazywałem, trzymamy się prawego pasa i tym sposobem jedziemy na razie na Węgry, ale potem odbijemy na bodajże Varaždin, no coś takiego. I jesteśmy w miejscowości Cakovec, godziny 35, 149 km, 26 zużycie. Jak widzicie po chmurach, to mamy silny wiatr boczny lub w nos, a ceny paliw to 13 kun za diesla, 16 kun za lepszego diesla, 13,5 kuny za 95 i za setkę 15 kun 66 lip. Tak się ceny w tej miejscowości prezentują. I stacja w Mursku, dokładnie takie same ceny jak w Cakovecu. My już tu podjeżdżamy pod granicę. No i wahadełko nas spotkało, migało 3, teraz miga 2, więc chyba 3 minuty będziemy tu w sumie stać. W Mursku. Jesteśmy w przepięknym Mursku, przy takiej ładnej ładowareczce. 52% tu dowieźliśmy i rozpędziliśmy się do 45 kW. Pokazuje nam 27 minut do 80%, więc zabieram się za wizytę w toalecie i śniadanko. A jeszcze zobaczymy, jak statystyka dojazdu z Karlowacza dzisiaj. Jak nam to dzisiaj tu wygląda. Z Karlowacza 164 km, godzinę 55 i zużycie 20. No i patrzcie, tym autem się nie da jeździć. Do Bratysławy mam 2 godziny 52 minuty i 246 km, bo tam mam kolejny przystanek zaplanowany. Tak przy okazji, zniknęła jedna ikonka. Tu już mamy Elen zaliczony, Mursko, teraz Bratysława, czyli druga ikonka. Wystarczy kliknąć i to się od razu przerzuca tutaj na samochód. No teraz drugi raz to samo, więc bez sensu, ale chciałem pokazać. No i patrzcie, w akumulatorze już 270 km zasięgu 67%, a ja jeszcze nie zdążyłem dojeść jabłka. A już trzeba by jechać. No nie da się tym jeździć, bo nie można spokojnie zjeść, za szybko się ładuje. I mamy 75%, jeszcze nie wszyscy gotowi. ABRP pokazuje nam, że 15% dowieziemy. A ja po swojemu to liczę tak, 246 km, zużycie maksymalnie 20, więcej tu się na pewno nie uda zrobić, więc 48 kWh nam potrzeba. Czyli jak doładujemy się do 80%, to nie ma opcji, żebyśmy do Bratysławy nie dojechali. Taki najprostszy rachunek. No i 100 metrów dalej mamy granicę, naładowaliśmy się do 80%, jedziemy teraz do Bratysławy. Na granicy parę aut. W przeciwnym kierunku korek troszkę dłuższy, ale właśnie drugą bramkę otworzyli, więc nie będzie dużo stania wjeżdżając do Chorwacji przez Mursko. Dzisiaj, czyli co my mamy? Niedzielę, 10.30. 10 lipca, jak dobrze pamiętam. To jednak niedobrze pamiętam. Sobota, 9 lipca. Coś mi się pomieszało. A jeszcze zapomniałbym powiedzieć, czemu to tak fajnie dzisiaj nam idzie? No dlatego, że ze 100% startowaliśmy. Wczoraj pojechałem na zakupy i kupić pizzę. Naładowałem się przy KTC Karlowacz do 80%, po czym do 100% ze zwykłego gniazdka użyczyli nam prądu właściciele apartamentu. Także dzisiaj pełniutcy startujemy i to jest najlepszy sposób na jazdę elektrykiem. Wystartować na 100%, a potem w miarę upływu trasy, robiąc sobie przystanki mniej więcej co 2 godziny, doładowywać brakujący zasięg, tak żeby starczyło do domu i do domu optymalnie jest nam przyjechać na kilka procent, ale zazwyczaj aż tak dobrze nie wyceluje, bo zazwyczaj się za długo ładujemy, no za długo nam po prostu schodzi.
jadąc od Chorwacji koniecznie na pierwszym rondzie w prawo, żeby nas nie wbiło na autostradę. Byłoby niedobrze. Także tutaj na jedziemy na Lendawę. I na następnym rondzie w lewo. Co on to wymyślił? Dobrze on to wymyślił? Chyba dobrze. Tak, dobrze. Także tutaj w lewo. I tutaj sobie zjeżdżamy z ronda, wjeżdżając tym samym do Lendawy. Po lewej stacja, ceny z tego co kojarzę, to tutaj w euro. I nie wiem, czy zdążę wypatrzeć, jak to jest. Diesel od góry 10, znaczy 1,8, benzyna 1,72 euro. Tak to wygląda. I teraz jeszcze czekają nas dwa rondka. Na pierwszym rondku prosto, na drugim w lewo. Jedziemy sobie. Przydałaby się tu jakaś ładowareczka, można by było przejechać granicę i na przykład tu się załadować, nie? Też fajne miasteczko. Także tutaj prosto wyjeżdżamy. 150 metrów. Wyjeżdżamy z ronda. I na tym rondzie w lewo. W lewo, czyli trzeci zjazd. No i teraz cały czas prosto, aż pod granicę z Węgrami. To jest parę kilometrów dosłownie. 3,8 km do ulicy Glawnej, a ulica Glawna ma może z 500 metrów i kończy się granicą z Węgrami. Także jeszcze jedno rondko, na którym będziemy skręcać w prawo na granicę węgierską. A na razie podziwiamy piękne miasteczko Lendawa. A teraz quiz odcinka. Co to za auto jedzie przed nami? Pasowałoby go wyprzedzić. Przerywana jest, ale tak słabo tu widać. A on tak ledwo jedzie. A kurde, no nie wyprzedzę. Jeszcze pisze na nim sport. A jedzie ledwo 40. No i dojeżdżamy do Węgier. Zaraz będzie to rondko sławne. Zajął nam przejazd od granicy, odkąd nas, że tak powiem, wpuścili Słoweńcy, to z 10 minut, 8-10 minut w tych granicach cały przejazd przez Słowenię trwa. Tutaj, z tego co pamiętam, to żadnej kontroli już nie będzie. I musimy tutaj się na to rondko wpasować. I teraz jedziemy do granicy. Tutaj jeszcze stacja przed granicą węgierską. No i my cały czas tu prosto. Do zobaczenia po drugiej stronie. A jakieś 30 sekund później witamy na Węgrzech. I jak dawniej jeszcze omijałem Słowenię, która zajęła dzisiaj może z 10 minut, jadąc przez Węgry takimi badziewnymi drogami, to nie wiedziałem, jak piękna droga jest tutaj. Tutaj 86 do granicy ze Słowenią jest naprawdę przyjemniutka. Równa, szeroka i pusta. I tu taki sprzęt jedzie. Powiem, że dość dziarsko, bo widzę go i widzę. I dość długo go doganiam. Chyba będzie skręcał tu w prawo. A w prawo jest na Lenti, czyli miejscowość, którą można omijać. Słowenii, jak ktoś nie lubi Słowenii, ale ja tu polecam przez Słowenię. Bardzo fajnie to się przejeżdża. Parę minut i po wszystkim. Dobra, lecimy. Kilka aut wyjechało właśnie z tamtego kierunku i jeszcze trzy stoją w sznurku, więc większość jednak boi się tego odcinka Słowenii, a nie ma się czego bać. Jeszcze podsumowanie ładowania w Mursku. Zajęło nam to dokładnie pół godzinki, doładowaliśmy 22 kWh, a koszt to 65 kun, czyli jakieś tam koło 40 zł. A my sobie tu lecimy w rządku samochodów 90 parę na godzinę, tak oni jadą.
miło i przyjemnie. Jedna uwaga. Po drodze tutaj była miejscowość i był fotoradar oraz na dojeździe do Murska w Chorwacji, no to tam z 10 fotoradarów minęliśmy, więc trzeba się pilnować, żeby gdzieś się nie zagapić i nie pojechać sobie 10 za dużo. Bo jak to jest się w obcym miejscu, można się czasami nie zorientować, gdzie ten teren zabudowany się skończył, gdzie się zaczął, a gdzie była jakaś droga poprzeczna. Jest troszkę bałagan w tych wszystkich znakach, więc trzeba być ostrożnym. Najlepiej Janosika i wtedy nas ostrzega. A przed chwilą kolejna atrakcja, czyli fotoradar na 90. Na szczęście tu sporo aut przede mną jedzie i oni wiedzą, gdzie hamować, no żeby czasem nie pojechać te parę kilometrów tą piękną drogą za szybciej. Bo tutaj jeden z widzów w tamtym roku załapał mandacik z któregoś fotoradaru, także przysyłają do Polski, przysyłają. No i jesteśmy już na M86. Dzisiaj tutaj troszeczkę może większy ruch niż zwykle, ale też jest pusto. Klasy szybkiego ruchu to jest droga 110 ograniczenie. No i taki fotoradarek na tej 110. Na szczęście jadę za Węgrem. I on tu wiedział, że nie trzeba jechać 119, tylko zwolnił do 110. Podejrzewam, że na 119 też by nas nie złapało, bo to 119 to jest naprawdę ze 115. Większość fotoradarów na świecie ma z 10 ustawione jakieś tam tolerancji. Ale dlatego lubię jeździć za tubylcami. Oni zawsze wiedzą, gdzie co i jak. I takie przepiękne widoki, przepiękne tereny rolnicze. Super się tu jedzie. 300 prawie 5 km za nami, 3,42 czas jazdy, 19,2 zużycie. Czemu dzisiaj takie duże zużycie? W tamtą stronę mieliśmy zdecydowanie mniejsze. No dlatego, że jedziemy głównie pod wiatr, to taki dość silny wiatr. No to niestety zużycie idzie w górę, no tak to wygląda. I pojechaliśmy prosto, czyli teraz będzie za chwilę M85 w kierunku na Gior. Podobny czas co do minuty był starą 86, 20 km byłoby bliżej, ale tu się dzisiaj tak fajnie, przyjemnie jedzie, że nie chce mi się skręcać z tej drogi, więc jadę dalej prosto w kierunku na Gior, a potem na Bratysławę. Także dzisiaj skrótu nie będzie. Troszkę się zgapiłem, ale tak, już mówię. Pierwsze rondo, którym się kończy ta droga, jedziemy prosto. I teraz na drugim rondzie trzeba skręcić w lewo i tym sposobem skierujemy się na Bratysławę. Także jedziemy jeszcze na Gior. Tylko tu będziemy wyjeżdżać na Bratysławę. No i dobra. No i teraz pozostało nam 78 km do Avion Bratysława, gdzie będziemy jeść jakiś obiadek i się podładujemy. No i patrzcie, przed nami kolejna Kia, tylko nie wiem, czy hybrydowa, czy spalinowa. Znaczy kolejna Niro. Kurczę, dałbym sobie głowę uciąć, że tą Niro spalinową widziałem gdzieś niedaleko Karlowacza dzisiaj rano. No zobaczę potem na nagraniach, jeszcze mam gdzieś nagrane. Jakby to była to auto, no to byłby to dowód na to, że nieważne jakim autem się jedzie, tą trasę robi się w takim samym czasie, bo na tak długiej trasie no wszyscy potrzebujemy przystanków. No i tu przed Bratysławą trzeba się trzymać M15 Bratysława, no bo lewe pasy pojadą na Wiedeń. Także tutaj prawym pasem celowo można się tak jadąc przyjemnie zawiesić i pojechać na wprost do Wiednia. A my chcemy do Bratysławy, a potem do Żyliny, no i oczywiście do Polski. No i tak mi się coś wydaje, że to będzie granica węgiersko-słowacka. A dzisiejsza statystyka prawie 400 km, 4,34 i 18,9 zużycie. No i witamy na Słowacji. Kolejna granica za nami. Dzisiaj jedyna granica taka de facto, gdzie troszkę straciliśmy czasu, to była
chorwacko-słoweńska, potem oczywiście wszystkie granice to już tylko są umowne, nie ma żadnych kontroli, także dzisiaj może z 5 minut opóźnienia, jeśli chodzi o jazdę granicami. Tak to się prezentuje. Myślę, że nie był złym pomysłem wyjazd w piątek i jazda w piątek i w sobotę, bo zdecydowanie jest nieduży ruch, a weekendowo czasem bywa niewesoło, jak się w weekendy jedzie. Stricte sobota, niedziela. A tutaj taka nowa droga, chyba D4. Google pokazuje, że taki sam czas jadąc normalnie przez centrum, jak i jadąc w prawo na Żylinę. A może pojedziemy w prawo, skoro dokładnie taki sam czas, to będzie inny widoczek w tym kierunku niż do Chorwacji. No to chyba się tu nie da zjechać, czy się da? Nie wiem. Nie, no chyba można, czy nie można? Nie, no można. To zjeżdżamy. Ciekawie to wygląda, ten zjazd. Mam nadzieję, że nie pojechałem na zamkniętą drogę, no ale Google wymyślił. Zakazu nie było. Nie było zakazu. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie no, jakieś auta sprzeciwka jadą. Ciekawe, czemu nikt tędy nie jeździ. Dobrze, że tam na horyzoncie jest jedno auto, bo bym się czuł, jakbym jechał zamkniętą drogą. Znaczy, tak się czuję. Ale że widzę jakieś auto na horyzoncie, to troszkę się uspokoiłem. No taki ten nietypowy wjazd na tą nową drogę. Pokazuje nam, że za 1500 metrów trzeba zjechać w prawo, czyli w lewo, na drogę R7. Na Żylinę. Po prostu. No i skręcamy w prawo. Tu chyba tak. Ale potem chyba lewym pasem. Tak. W lewo na rozwidleniu, czyli tutaj lewym pasem. Skręć w lewo na rozwidleniu. Żeby się nie pomylić. Po tych kilku godzinach jazdy czasem można się zakręcić. No i zostało nam 9 minut 12 kilometrów do ładowarki. No i tu jest jakiś zjazd w prawo, ale my nie w prawo. Troszkę się tu zmyliłem, bo nie ma na Google'ach w ogóle tego zjazdu. O, teraz się pojawił. Wcześniej jakoś go nie było widać. No i wjeżdżamy już do centrum Bratysławy. Za chwilę w prawo i będziemy na starej drodze. Starej, czyli tą, którą się zawsze jeździło. No i na Żylinę w prawo, czyli na prawy pas już chyba teraz można się skierować. Zjedź w prawo. Żylina, gdzie ta Żylina? Prosto. Czyli w prawo, ale pasem lewym. Na letisko, czyli lotnisko. No dobra, chyba się udało. Jakaś inna droga niż zawsze. Coś nowego. Ale teraz to już mi się wydaje, że jesteśmy na tej standardowej, chociaż może tylko mi się wydaje. No i pomalutku będziemy się na prawy pas wpasowywać. Bo już były strzałki na Avion, a my na ten Avion jedziemy. Ciekawe, ile tym razem rondeł będziemy musieli przejechać. Zjedź w prawo, a następnie chwila ciszy. Chyba tu. Skręć w prawo na rozwidleniu. A i potem będzie taki ślimak, ale na ślimaku będzie można pojechać w lewo, a my na ślimaku w prawo. Czyli tu. Na Avion. No dobra. No to do zobaczenia pod ładowarką. No i tak, ta lewa nie wystartowała.
Więc wystartowaliśmy prawą. Dojechaliśmy na 8%. Aktualnie 72 kW moc ładowania, 49 minut do 80% nam pokazuje. Samochód, jeszcze statystyka dzisiejszego dnia, 427 km, niecałe 5 godzin jazdy i 18,7 zużycie. Także robimy sobie teraz przerwę na jakiś obiadek i jak skończymy, to jedziemy dalej. No i jesteśmy, wyjechaliśmy na autostradę, teraz ciągniemy do Żyliny. 190 km pokazuje nam godzinę 40 na 16.03, teoretycznie powinniśmy tam zajechać. A jak na razie mamy 5 godzin, z Karlowacza 430 km niecałe i 18,7 zużycie. W Awion Bratysława byliśmy 50 minut i auto w tym czasie nam doładowało 52 kWh. Także tak statystyka na ten moment wygląda. Jakbyśmy się uparli, to byśmy pewnie na tym prądzie dojechali do Krakowa, ale nikt się dzisiaj nie będzie upierał, zwłaszcza że jeszcze jeden przystanek na pewno sobie zrobimy co najmniej, bo tak staramy się co dwie godzinki gdzieś przystanąć. A tutaj patrzcie, jaki widok. Tesla jedzie wolniej niż kijanka, czyli szybciej je i nie zrobił sobie zapasu, a jest duży wiatr. I musi troszkę wolniej jechać. Ale co tam, będzie 5 minut później. Nie ma się czym przejmować. My na szczęście jemy powoli, więc ciągle mamy za dużo prądu. Na Węgrzech mogliśmy jechać naokoło, bo mieliśmy za dużo prądu. Teraz nie musimy się w ogóle oszczędzać. I możemy jechać te 130 kilka. Więcej trochę strachu. Strasznie dużo różnych jakichś tu fotoradarów. Widziałem misiaczków z suszarką po drodze na autostradzie, także coraz lepiej z szyną. I takie 33 km do Żyliny. Taka ładna autostrada z ładnymi widoczkami. A co ciekawsze, to przed chwilą na tle tych gór było takie blokowisko. A zanim się ogarnąłem, to już przejechaliśmy. Fajna pogoda, 24 stopnie, tylko ten wiatr dzisiaj robi nam hałas i większe zużycie. A po lewej taki ładny zamek. Musimy się tu kiedyś wybrać na wycieczkę. Dzisiaj dojazd był utrudniony, bo cyrk zastawił dojazd do ładowarek, ale udało się dookoła. A ładowanie na razie coś się dziwnie nie rozpędza. Czyżby cyrk cały moc tego miejsca brał? Nie, zaczęło się rozpędzać. Zobaczymy. OC Dubień Żylina, tak się to miejsce nazywa. My tutaj krótki przystanek, potrzebujemy gdzieś połowę baterii, żeby dojechać do Krakowa, więc nie będziemy się tym ładowaniem zbytnio przejmować. Skorzystamy z toalety i lecimy dalej. A jeszcze statystyka dojazdu do tego miejsca. Dobra, moment. Już patrzymy. Statystyka na ten moment. 617 km, 19,3 zużycie, 6,39 czas jazdy. Tak to się prezentuje. No i mamy 22 kW przy 22% i 71 kW moc ładowania. I tak, tu jest ładowarka. A tu można pójść skorzystać z toalety. Natomiast my poszliśmy najpierw tam, a tam jest jeszcze większy cyrk, bo tam jest atak bombowy, znaczy ktoś zadzwonił i całe centrum jest zamknięte. Obeszliśmy dookoła. A tu jest drugi cyrk. Także dzisiaj wesoło. No i jedziemy zaraz. Połowa baterii. 69 kW. Rapid Gate w wykonaniu Kia. Zamiast 77 jest 69. Ostatnio Sergiusz, którego kanał polecam i pozdrawiam przy okazji, miał w Leafie gorszy problem. Miał zamiast 50, to miał 10 kW. A tutaj to jest taki mały problem. 10% mniej niż powinno być. Z 200 amperów na 180 spadamy wtedy. Gdy temperatura przekroczy na którymś ogniwie 35 stopni. Taka przypadłość Kia Eniro. I jeszcze ceny paliw. Diesel 1,90.
benzyna 1,91 euro. Tak to w Żylinie przy OC Dubień Żylina się prezentuje. No i opuszczamy Żylinę. Przystanek trwał 21 minut, a w tym czasie doładowaliśmy 24 kWh. Także pomalutku kończy się fajna droga, będzie chwilę zwykłą. I taka ciekawostka, kiedyś jak był ekran dzielony, to zmieniając na dmuch, no niestety wszystko się tutaj na tym dzielonym ekranie pojawiało i to było mało czytelne, a teraz zaczęło się u góry, chyba po ostatniej aktualizacji. No i za Żyliną takie wahadełko, więc stoimy i się nudzimy. A żeby się nie nudzić, to się bawię ABRP. Mamy 47% w aucie, pokazuje nam, że dowieziemy do celu 23%. No zobaczymy, jak to się uda. Jak do tej pory do Żyliny mieliśmy dowieźć 20, chyba dowieźliśmy 22. Mieliśmy zjechać na 16.02, przyjechaliśmy na 15.59, także wszystko to mniej więcej, powiem, się zgadza, te wyliczenia tych algorytmów. Dzisiaj całkiem fajnie, pomimo tak bardzo silnego wiatru. No i wjeżdżamy do Polski, 17.24. Witamy Rzeczpospolitą Polską. Ze zmęczenia raz sobie źle kawałek pojechaliśmy, ale to parę minut straty. Po niespełna 700 km z kierownika stałem się pilotem i od razu się pomyliłem, bo źle poprowadziłem. Ale tak to jest, jak są nowe drogi, to się można zamotać, ale mniejsza. Krótkie podsumowanie dzisiejszej wyprawy. Będzie prawie 800 km, jak dojedziemy do naszego celu. I na te 800 km potrzebowaliśmy się podładować pół godziny, 50 minut i 20 minut. Gdybym jechał na wynik, to byśmy te ładowania inaczej rozplanowali. Na Węgrzech też nie pojechałbym naokoło, tylko na skróty, bo to z punktu widzenia długości ładowania byłoby bardziej optymalne. Natomiast my dzisiaj nie czekaliśmy ani raz, aż auto się naładuje. Ładowaliśmy się dokąd tam po prostu nam wyszło. Z tym, że oczywiście sobie najpierw te ładowania wczoraj wieczorem rozplanowałem, znając nasze możliwości, a raczej brak szybkości w pożywianiu się i różnych innych rzeczach. Ale i tak uważam, że jak na 800 km trasę, to taki przystanek, w sumie godzina 40 przystanków, to myślę, że całkiem rozsądnie, jeśli się dba o jakiś swój komfort psychofizyczny. No i taki to dzisiaj dzień z Kiją Eniro. Spotkaliśmy jedno Niro spalinowe na trasie. Spotkaliśmy go w Karlowaczu, a potem już na granicy ze Słowacją po wielu kilometrach. Też się zatrzymywał, no bo to nie da rady tyle godzin jechać. Zwłaszcza jak się jedzie w kilka osób, to no nie ma opcji, żeby wszyscy wytrzymali tyle godzin jazdy. Dzisiaj wiatr nam trochę dawał w kość, bo naprawdę mocno, mocno wiało. Stąd też to zużycie, które teraz mamy, prawie 19 kWh, jest zdecydowanie za duże. Myślę, że z poprzedniego roku, z tego odcinka było 16-17. No ale jazda pod wiatr to w każdym aucie robi złą robotę. I generalnie, o ile jeszcze jakoś tak jest bezwiecznie, to jest w miarę cicho przy tych wyższych prędkościach autostradowych. Natomiast jak jest boczny wiatr, to w Kia Eniro robi się zdecydowanie głośno. A w milówce 7,65 i 7,69, takie ceny paliw. 9 lipca 2022, bo ostatnio kolega dostał w komentarzach, dostał komentarz, że bzdury opowiada, bo mówił o jakichś cenach węgla, tylko mówił to rok temu i film był sprzed roku. Tam jest napisane, kiedy film jest, ale ktoś widać nie zauważył, nie domyślił się i musiał objechać mojego kolegę, że głupoty gada. No nie gada głupot, tylko w innej rzeczywistości już dzisiaj żyjemy i film po roku może być bardzo nieaktualny, zwłaszcza w czasach inflacji. I tutaj kolejny fotoradar. Mam wrażenie, że na tej trasie jest dwa razy tyle fotoradarów, co rok temu. Tak patrząc od Chorwacji dzisiaj. No i co? 85 km/h, 35, no ale wahadełko, korek, ruch, masakra.
I tak jak tu obserwuję nasze czasy, no to jakieś 11,5 godziny trzeba liczyć Karlowa czy Kraków w dzisiejszych warunkach. Z dawnych lat, jak jeździłem autem spalinowym, to zawsze sobie liczyłem 12 godzin na ten odcinek, więc standardowy czas, a nawet ciutkę szybciej niż spalinówką w moim przypadku, no bo tym autem dużo lepiej się wyprzedzam niż spalinowym, to można coś tam powyprzedzać na tych bocznych drogach szybciej, sprawniej. No i troszkę mniej się jest zmęczonym, bo jest mniej hałasu, więc mogę robić trochę mniej przystanków niż robiłem w aucie spalinowym. Ale generalnie to bardzo porównywalne czasy przejazdu. W moim przypadku oczywiście, bo wiem, że się znajdzie ktoś, kto jeździ na tak zwanego pampersa, jak to niektórzy piszą, czyli wsiada w Krakowie i jedzie non-stop, ale no ja do takich kierowców nigdy nie należałem. I jesteśmy w Suchej Beskidzkiej. I takie podsumowanie. No da się tym jeździć jak każdym innym autem, ale trzeba umieć. No. Każdym innym nie trzeba. No taka jest różnica. Ale czy to jest wina samochodu, jak większość testerów i znawców twierdzi, to już ocencie sami. Po prostu to jest troszkę jak na LPG na początku. Też było mało stacji, jeździłem, cieszyłem się i też dawałem radę. Teraz jest nawet łatwiej, bo są aplikacje od wszystkiego. No i finalnie dowieźliśmy 22% i 89 km zasięgu. A dzisiejszy odcinek od Karlowacza 785 km, 17,7 zużycie i 9,40 czas jazdy. Do tego dochodzi jakieś godzina 40 postoje na ładowanie i tam parę minut jakichś takich drobniejszych postoi gdzieś pod sklepem, jakieś siku takie pomniejsze, ale to już dosłownie minutki. Z Karlowacza wyjechaliśmy o godzinie 8:19:28. Jesteśmy pod Krakowem. Tak to się prezentuje. I jeszcze cała jazda do Chorwacji z powrotem i trochę na miejscu, 2900 km, prawie 40 godzin tego plątania było i 17,1 kWh zużycie. No i chyba tyle. Na koniec jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!